Dzień dobry, witam serdecznie moich uczniów na kolejnych naszych tutaj jesiennych zajęciach online, oczekując na wznowienie zajęć tradycyjnych, stacjonarnych. Zajmiemy się jeszcze dzisiaj jedną sprawą, która będzie bardzo przydatna w kolejnych piosenkach, a mianowicie naszym nowym tematem będzie ósemeczka. Cóż to takiego jest ósemka? Ósemka jest to wartość rytmiczna, która stanowi połowę ćwierćnuty. Połowę ćwierćnuty, zatem w czasie trwania jednej ćwierćnuty mieszczą się dwie ósemki. Dwie ósemeczki, zatem jeżeli to mamy ćwierćnuty, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, to ósemeczki będą dwa razy krótsze. Raz i dwa i trzy i cztery. Raz i dwa i trzy i cztery. W ten sposób się najczęściej liczy ósemki, dodając właśnie tę samogłoskę i. Raz i dwa i trzy i cztery. Tak jak mówię, jest to wartość rytmiczna o połowę krótsza od ćwierćnuty. A nazwa ósemka jeszcze bierze się stąd, że w czasie trwania jednej całej nuty tych właśnie wartości drobnych mieści się właśnie 8. Ósemka, ponieważ na czas trwania jednej całej nuty przypada 8 ósemek. Zatem dzielimy całą nutę na dwie półnuty, 4 ćwierćnuty i 8 ósemek. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, raz i dwa i trzy i cztery. Różnie to sobie można liczyć. Natomiast chodzi o to, że jest to wartość, tak jak mówię, dwa razy krótsza od ćwierćnuty. Jeżeli chodzi jeszcze o zapis, notację, ósemeczki najczęściej się łączy w taką grupkę. Jest to nutka zapełniona, zamalowana, tak jak ćwierćnuta połączona taką porągiewką. Natomiast jeżeli ósemeczki występują samotnie, oddzielnie, czyli nie są w grupie, tylko gdzieś się jedna przytrafi, to pojawiają się takie ósemki z taką porągiewką do dołu. Istotny również jest ten oto znaczek, nazywa się to pauza ósemkowa, czyli jest to analogicznie odpowiednik innych pauz. Jest to przerwa, cisza w muzyce, która trwa tyle co ósemka. No i wykorzystując tę zdobytą wiedzę, tutaj mam taki pewny schemat rytmiczny, który zaraz ubierzemy w jakąś piosenkę. Posłuchajmy. Metrum 3 czwarte. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz i dwa, trzy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz i dwa, trzy. Ta, 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 ta. Ta, ta, ósemeczki. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I mamy tutaj fragment właśnie piosenki dziecięcej pod tytułem Wlaskotek na płotek. Wlaskotek na płotek. I druga. I teraz zazwyczaj te piosenki graliśmy z nut, ale dzisiaj sobie posłuchajmy, że to można również zagrać w taki sposób ze słuchu. Przynajmniej fragment. Jeszcze dopiszemy jeden rytm, który można także zamiennie stosować. Też go czasami tutaj klaskałem. Ti, ti, ta, albo ti, ti, ta, ta. Różnie można sobie tutaj te ósemeczki w tym metrum 3/4 połączyć. I teraz spróbujmy się fragmentu tej piosenki nauczyć ze słuchu. Będę podawał dźwięki. G, E, F, D, C, E, G.
powtórka jest to samo. Można to ubrać teraz w podkład muzyczny. Tyle takiego krótkiego cytatu się tutaj nauczymy muzycznego. Pełną piosenkę sobie zrobimy w przyszłym tygodniu razem z akordami. Tutaj tylko napomknę, że mamy akord C-dur, G-dur i powrót na C-dur. Zatem podsumujmy. W metrum 3/4 wykorzystujemy ósemeczkę. Ósemka to nasza nowa wartość rytmiczna. Stanowi ona połowę ćwierć nuty. Raz i dwa i trzy i cztery. Czyli mamy w las kotek, na płotek i mruga. Dzisiejszych zajęć naszych online. Do zobaczenia wkrótce. Zobaczymy, czy będziemy się kontaktowali ze sobą przez internet, czy być może już lekcje takie tradycyjne powrócą. Tak czy inaczej, zachęcam do muzykowania i życzę wszystkim dobrego dnia i miłej zabawy z muzyką. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.